Od niechęci do uznania. Tak dziś postrzegają ich wszyscy w roku jubileuszu. Jednak, mimo to, plotki o orientacji księcia Karola, wciąż nie milkną. Tuż przed Wielkanocą, Clarence House, oficjalna siedziba księcia Karola, 71 l. Opublikował nowe zdjęcie księcia Wali i księżnej Kornwalii, Camilli, 72 l. Zdjęcie pojawiło się z okazji 15. Rocznicy ich ślubu reklama Karolica Milla są na nim ubrani w stroje codzienne. Do portretu pozują też ich psy, jeden rasy Jack Russell Terrier o imieniu Beth oraz kundelek blubel. Książę Karolica Milla, Tant poznali się w 1970 roku na meczu Polo. Była to miłość od pierwszego wejrzenia, ale taka, która nie miała się wówczas prawa zdarzyć. Królowej Elżbiecie II. ówczesna miłość syna nie przypadła do gustu. Dlatego w 1973 roku Camilla wyszła za mąż za brygadiera Andrew Parker Bowlesa. Po latach odnowiła jednak znajomość z żonatem wówczas, synem królowej Elżbiety, który w 1981 roku poślubił księżną Dianę. Gdy romans Karola i Camilli wyszedł na jaw, niechęć brytyjskiej opinii publicznej skierowała się w ich stronę. Tym bardziej że w wywiadzie telewizyjnym księżna Diana przyznała, że w jej małżeństwie były właściwie trzy osoby. Paradoksalnie, rozwód księcia z księżną Dianą i potem jej tragiczna śmierć sprawiły, że Karolica Milla, na długie lata musieli odłożyć plany matrymonialne. Czytaj więcej na kolejnej stronie.